Witam cię w kąciku szpiegula, czyli miejscu wciśniętym pomiędzy te oto drzwi oraz schody, pod którymi siedzę i ciężko pracuję przez kilka godzin, po kilka godzin dziennie, każdego dnia. Niezależnie od tego, jak widzę, Mikołajowa broda rośnie jak należy, więc ja zapraszam cię do przeglądu tego, co wydarzyło się oczywiście ciekawego z mojego punktu widzenia w szpiegowskim światku, a właściwie mógłbym powiedzieć w szpiegowskim półświatku, bo tu mamy mroki, cienie i półcienie, a jeszcze więcej tego wszystkiego, tych cieni, tych szarości, a właściwie to innych różnych kolorów jest więcej, dlatego że większość tych informacji pochodzi z mediów. W zasadzie wszystkie informacje pochodzą z mediów, a skoro pochodzą z mediów, to ich wiarygodność jest niewiadoma. Niemniej jednak jest ciekawie, jest bardzo ciekawie. Z dostępnością do materiałów źródłowych jest problem, bo to są służby mniej lub bardziej tajne. I pamiętając o tym wszystkim, serdecznie zapraszam do Szpiegul News. Książka Wywiad i Analityka uzyskała już bardzo, ale to bardzo pozytywną recenzję. Nas jako autorów to cieszy, bo my mamy takie poczucie, że ta książka jest naprawdę zupełnie czymś nowym na rynku wydawniczym, nie tylko polskim rynku wydawniczym, ale w ogóle na światowym rynku wydawniczym. Dlaczego? Dlatego, że dotychczasowe wszystkie książki, z którymi ja się spotkałem, z wszystkie opracowania, a jest ich naprawdę masa, te, które dotyczą wywiadu w biznesie i analityki wywiadowczej w biznesie, to są książki, które mówią o tym, czym jest. Niektóre książki mówią o tym, niektóre opracowania mówią o tym, jakie przynosi korzyści. Ale nasza książka jest o tyle wyjątkowa, że ona nie tylko mówi, co to jest wywiad w biznesie czy analityka w biznesie, ale mówi również o tym, jak działa, a co najważniejsze, jak ją stworzyć. Jak ją stworzyć? Jak spowodować, żeby zyski w biznesie rosły dzięki właśnie analityce wywiadowczej, dzięki wywiadowi w biznesie. W tej książce jest mnóstwo informacji praktycznych. To jest takie crème de la crème tej książki. Tam jest cała masa praktyki, informacji praktycznych do wykorzystania praktycznego. Także bardzo serdecznie już zapraszam do zakupu. Ja oczywiście o tej książeczce opowiem, bo ta książeczka w zasadzie 300 stron samej treści. Ja o tej książeczce opowiem, postaram się w każdym razie w tym tygodniu na Szpiegulife tak trochę głębiej wejść w to, żeby opowiedzieć o tym spisie treści, żeby powiedzieć, co jest zawartością tej książki, dlaczego ona jest taka inna niż wszystkie inne i dlaczego powinnaś ją kupić, a nie kupuj kota w worku. Właśnie po to będzie ten Szpiegulife. On będzie dostępny na YouTubie i on będzie również dostępny na każdej popularnej platformie podcastowej. Unia Europejska ma problem. W zasadzie nic dziwnego, ponieważ problemów ma całą masę. Ale mi chodzi o to, że Unia Europejska ma problem ze szpiegami, a konkretnie z ich łapaniem. Dlaczego? Dlatego, że Bruksela, stolica szpiegów, leży w Belgii. A Belgia ma swoiste uregulowania prawne i nie jest tam łatwo łapać szpiegów. Bruksela to jest siedziba nie tylko Unii Europejskiej, to jest siedziba nie tylko instytucji NATO, ale to jest miejsce, gdzie bezpieka belgijska wylicza, że jest, działa, pracuje, jest zarejestrowanych około 26 tysięcy dyplomatów i jednocześnie ta sama bezpieka twierdzi, belgijska bezpieka, twierdzi, że 10-20% tych dyplomatów to są szpiedzy w znaczeniu oficerowie wywiadu. A ilu jest tam jeszcze współpracowników wywiadu? Drugie tyle albo jeszcze więcej. No tak to właśnie jest w życiu. Także jest problem, ponieważ nie rejestruje się żadnych działań, że jest się szpiegiem i nikt rejestrować nie będzie. Ilość jest tego tak ogromna, że choćby wszystkie służby całej Europy tam mogły działać, to legalnie oczywiście wyłapując szpiegów, to i tak nie dałyby rady, bo jest tego aż tyle. Nie ma się co dziwić. Jakoś dadzą radę, przynajmniej żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Przy czym wiadomo, że obecnie zwraca się uwagę, że największy problem największy problem powodują trzy kraje, służby trzech krajów: Rosji, Chin i Iranu. I teraz mówię, nie wiem, czy tutaj, prawda, podkręcają nas media, mówiąc o tym, żeby akurat na te trzy kraje zwracać uwagę, ale jeżeli chodzi o Rosję,
to mamy nasilenie szpiegostwa z wiadomych względów. Mamy nasilenie działań nielegałów i także różnych działań wykrywczych w tym zakresie. Jeśli chodzi o Chiny, no to tutaj mamy pierwsze bezpieczeństwo ekonomiczne, drugie to, co wypłynęło, czyli te nielegalne komisariaty policyjne, które są w tej chwili wykrywane, rozpoznawane, śledztwa się toczą, więc zobaczymy, jak będzie. Natomiast jeśli chodzi o Iran, to Iran robi ten problem, czyni ten problem Europie, że tu mamy do czynienia ze spiskami, że mamy do czynienia z zabójstwami i że mamy do czynienia z porwaniami osób. Także Unia ma problem ze szpiegami. Pan Szary przypomniał się ostatnio w social mediach i dlatego dzisiaj o nim mówię. Na jego blogu o wdzięcznej nazwie ostatniastacja.pl pojawiły się dwa e-booki. To znaczy jeden pojawił się 5 lat temu, drugi pojawił się całkiem niedawno. Natomiast te e-booki są w jakiś sposób ze sobą kompatybilne, a na pewno dotyczą tej tematyki, którą bardzo często poruszamy na Szpiegulu. Wobec tego... Pierwsza książeczka, wszystko to będzie tam, jeżeli oglądasz na YouTubie, to wszystko będzie na dole w opisie, jeśli patrzysz na blogu, to na blogu również będą linki przekierowujące, żeby sobie te książki ściągnąć. Pierwsza książka, rzucę okiem, żeby dokładnie przeczytać tytuł, gdybyś poszukiwał tego w internecie. Wybrane aspekty szkolenia operatorów w zakresie wpływu psychologicznego na obcokrajowców podczas procedury pozyskiwania, czyli werbunku. To jest niewielki e-book, opracowanie ma 20 stron, no co prawda takim drobniawym drukiem, może nie drobnym, ale drobnawym, ale naprawdę warto przeczytać. To są te wszystkie uwarunkowania psychiczne, którymi mamy do czynienia podczas werbunku osoby, nawet niekoniecznie samego momentu spotkania z tą osobą i rozmowy i jej pozyskiwania, ale nawet troszeczkę szerzej to jest pokazane. Świetne opracowanie KGB z 68 roku bodajże, także wcale nie nowe, a jednocześnie całkowicie aktualne. Druga książeczka, którą polecam, którą właśnie niedawno zamieścił na swoim blogu ostatniastacja.pl pan Szary, to jest książka, uwaga, czytam tytuł, Identyfikacja dezinformacji w materiałach wywiadowczych. Również 68 rok, również całkowicie aktualne. Materia bardzo ciekawa. W obu tych książeczkach ogrom wiedzy. Jeśli chodzi o książeczkę pierwszą, ona jest i w oryginale rosyjskim, i w tłumaczeniu angielskim, a także w tłumaczeniu polskim. I myślę, że pan Szary wykonał to tłumaczenie. I natomiast jeśli chodzi o drugą książeczkę, jest w oryginale, czyli po rosyjsku, oraz w tłumaczeniu polskim. Również wydaje mi się, że przez pana Szarego. Fantastyczny materiał do przeczytania, zapoznania się, studiowania, myślenia i bardzo częstego wracania. Nic, tylko ściągać. Siergiej Czerkasow, rosyjski nielegał, został zatrzymany w kwietniu tego roku przez służby brazylijskie podczas próby wjazdu do tego kraju, wlotu do kraju, do Brazylii. Służby holenderskie powiadomiły o tym, że jest to rosyjski nielegał, że jest to oficer GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Został zatrzymany. Sąd brazylijski bardzo szybko osądził go, skazał na 15 lat pozbawienia wolności, a teraz Rosja zechciała odzyskać swojego człowieka, ale wymyśliła pewien myk. Jaki to myk? Bardzo interesujący. Mianowicie organy ścigania Federacji Rosyjskiej zwróciły się z prośbą do rządu brazylijskiego, do organów wymiaru sprawiedliwości Brazylii, aby zastosować ekstradycję wobec obywatela rosyjskiego, Siergieja Czerkasowa, który jest, uwaga, poszukiwanym i ściganym w Rosji bosem mafii narkotykowej, który handlował i w ogóle tworzył potężne szlaki przemytu heroiny do Europy, do Rosji i za to jest ścigany. On absolutnie nie jest żadnym szpiegiem, on jest po prostu bardzo poważnym przestępcą, którego oni chcą w Rosji osądzić. Bardzo interesujący myk, ciekawe czy się uda. Zasadniczo dlaczego nie?